W naszej kolejnej lekcji, mi się pracą z plikami, utworzymy sobie taki prosty plik. Ten plik będzie plikiem tekstowym i spróbujemy w nim coś zapisać. W kolejnych lekcjach będziemy wyszukiwać coś w tym naszym pliku, będziemy z niego odczytywać. Tak naprawdę stworzymy sobie taką bardzo prostą plikową bazę danych. Pamiętajmy, że tak naprawdę pierwsze bazy danych właśnie to były takie bardzo proste, jednak zorganizowane w jakiś sposób pliki. Musimy jeszcze zapamiętać przy pracy z plikami, że w systemach Unix, Linux musimy pamiętać o ustawieniu odpowiednich praw dostępu do tych plików. Natomiast w systemie Windows może zaistnieć potrzeba ustawienia odpowiednich parametrów właściwości pliku, zabezpieczeniach, dostępu użytkownikach itd. Jednak jeżeli nie mamy tutaj nic nam, tak w cudzysłowie, namieszane w naszym systemie, to nie powinno być żadnego problemu z dostępem do naszych plików. I teraz próbujmy sobie stworzyć właśnie taki obiekt. Jesteśmy w języku obiektowym, więc również plik jest w naszym systemie jest również obiektem. Stwórzmy taki obiekt plik. Nazwijmy go po prostu po polsku plik i użyjmy do tego celu klasy właśnie File. Pamiętamy, że jeżeli tworzymy nowy obiekt, to oczywiście używamy metody new. I następnie musimy przekazać dwa parametry. Uwaga! Tu, tak jak poprzednio, cały czas przy pracy z tą naszą klasą file nie może być spacji. Żebyśmy to, broń Boże, nie zrobili spacji, ponieważ będziemy mieć problem z uruchomieniem naszego programu. I przekazujemy dwa parametry. Pierwszy parametr jest oczywiście nazwa pliku. W moim przypadku to będzie test. I oczywiście z rozszerzeniem TXT. Oczywiście dlatego, że chcę, żeby to był plik tekstowy, czyli plik, który będzie otwarty następnie przez notatnik, byśmy mogli robić nim dowolne zmiany. Nie zmieniajmy rozszerzenia, natomiast nazwa pliku w Waszym przypadku może być dowolna. I przecinek, i następny parametr, który przekazujemy, to jest tryb, w jaki ma być ten plik utworzony, czy to ma być tryb odczytu, czy tryb zapisu. Jeżeli tryb zapisu, to używamy litery W, czyli inaczej write. Zapisujemy. Jeżeli chcemy odczytać, to używamy literki R, czyli read, tylko do odczytu. Tam jeszcze mogą być dodatkowe parametry, może być do tego plus, ale to o, o tym powiem później. Na razie jednak użyjemy literki W, bo chcemy zapisywać do tego pliku, czyli to nasze write. I kolejna rzecz, którą musimy zrobić po utworzeniu takiego obiektu, takiego pliku, musimy go zamknąć, czyli plik close. I teraz spróbujmy uruchomić nasz program. Jednak zanim to zrobimy, popatrzmy do naszego katalogu z naszymi plikami. Zobaczmy, co się tam dzieje. Jest, ja w tej chwili jestem w lekcji 8, w tym naszym 8 rozdziale, i tak naprawdę mam tylko dwa pliki. Pierwszy to jest nasz plik dotyczący naszej pierwszej lekcji 8 rozdziału, oraz plik numer 0,2, czyli kolejna lekcja, ta bieżąca, w której w tej chwili jesteśmy. To jest właśnie ten nasz plik. Ja uruchomię program. Zobaczmy. Nie wyświetliło się w tej chwili nic. Mogę sobie tutaj dodatkowo dodać jeszcze polecenie p. Popatrzmy teraz. I jest informacja od drugiego, file test.txt, czyli powstał ten plik, następnie zwrócona informacja nil, czyli zamknięty dostęp do tego pliku. Otwieram w tej chwili nasz katalog i zobaczmy, faktycznie powstał taki plik tekstowy. Mogę go w każdej chwili otworzyć i tutaj zapisać jakieś z nim zmiany, na przykład witaj. Zapiszemy sobie ten plik tekstowy. Zobaczmy, domyślnie otworzył się ten plik w notatniku. Wy, jeżeli macie skojarzone pliki tekstowe z jakimś innym edytorem, to możliwe, że otworzy się inny edytor. Jednak domyślnie powinien się otworzyć właśnie w notatniku. I zapisuję sobie ten nasz plik. Mogę go jeszcze raz otworzyć. No zobaczmy, jest ten mój napis: Witaj. Przy okazji zobaczmy, jaka jest wielkość tego pliku. Windows pokazuje tutaj troszkę przekłamuje, informuje nas, że jest 1 KB. Tak naprawdę on jest znacznie mniejszy. Jednak, wszystkie te pliki w Windowsie, jeżeli są poniżej 1 KB, to Windows wraca informację, że jest to 1 KB. Popatrzmy, ja w tej chwili wrócę naszego programu i jeszcze raz go uruchomię. Znowu informacja: file .test Wracam do mojego katalogu i zobaczmy, co się stało. Mój plik tekstowy ma w tej chwili zerową wielkość, 0 KB. Jeżeli go otworzę, jest pusty. Przecież przed chwilą zapisaliśmy w nim informację: Witaj, pewnie się zdziwiliście w tym momencie. Dlaczego tak się stało? Otóż informacja jest może mało interesująca dla Was, ale jednak ciekawa. Jeżeli wywołujemy taką metodę i tworzymy plik o takiej samej nazwie, jak już istniejący plik, to stary plik jest po prostu niszczony, jest nadpisywany właśnie przez nowy plik. Czyli za każdym razem, jeżeli wywołamy taką metodę, jeżeli użyjemy właśnie, stworzymy nowy plik, to stary plik jest po prostu niszczony. W naszej kolejnej lekcji dowiemy się, w jaki sposób możemy zapisać jakieś informacje do pliku. W tej lekcji proponuję, żebyście jeszcze poćwiczyli właśnie tworzenie nowych plików. Może zmieńcie nazwy, może spróbujcie, poeksperymentujcie właśnie z tymi folderami. Zobaczcie, jak one wyglądają. Możemy w każdej chwili usunąć ten plik, możemy go jeszcze raz tworzyć i tak praktycznie w nieskończoność. Pobawcie się jeszcze chwilę tymi plikami.